Jest to kolejny odcinek z cyklu Na Szybko. Znaczy to, że we w miarę kompaktowej formie będę się z wami dzielił moją opinią. Dzisiaj książka Snow Angel autorstwa Goniki Black. Jedziemy z tematem. Maggie Douglas cieszy się swoim samotniczym życiem. Pisze książki, zajmuje się swoim psem i ogólnie stara się jak najbardziej cieszyć codziennością w malowniczych górach San Francisco w północnej Arizonie. Zraniona przez długoletnią kochankę w przeszłości, trzyma ludzi z daleka, wiodąc proste i nieskomplikowane życie. Ellie Falcon jest nieskończenie piękna i potwornie sławna. Jej życiem rządzi jej agent, jej praca i niekończący się harmonogram występów. Występuje w serialu numer 1 w telewizji, ma świat na wyciągnięcie ręki, ale jest rozpaczliwie samotna i zdesperowana. Zdeterminowana, aby uciec. Jeden śnieżny wieczór zbliża kobiety do siebie w taki sposób, jakiego żadna z nich się nie spodziewała. Czy obie mogą pozwolić sobie na odejście od przeszłości i ponowne cieszenie się życiem? Snow Angel to przyjemna i wyjątkowo krótka książka, dlatego też dzisiaj podejdę trochę inaczej do tematu i zamiast zwyczajowych opisów bohaterów świata i innych, opowiem o problemie poruszanym na jej kartach. Jak już mówiłem, tytuł posiada dwie główne bohaterki i dodatkowo kilku bohaterów pobocznych, którzy są jedynie tłem do opowieści. Zatem nie ma tutaj rozpraszających wątków pobocznych, jest tylko samo grube i gęste. Ellie jako osoba publiczna, gwiazda filmowa, cierpi na popularny w tej branży syndrom braku życia prywatnego. Autorka opisuje, jak kobieta powoli zaczyna się staczać, jednak nie fizycznie, a umysłowo. Zaczyna po prostu wariować. Z drugiej strony Maggie jest zaprezentowana jako osoba z podobnym statusem społecznym, jednak bez wyżej opisanych problemów. Tak dla jasności, Ellie to mega popularna aktorka, Maggie to mega popularna pisarka. Różnica jest taka, że Ellie zna każdy, Maggie pisze pod pseudonimem, więc nikt nie wie, kim jest naprawdę. Porzucenie życia prywatnego i swojego własnego szczęścia oraz swoiste sprzedanie się i zezwolenie na to, by ktoś inny kierował naszym własnym życiem, to problem nie tylko osób sławnych. Tak naprawdę coraz więcej zwyczajnych osób porzuca swoją wolność, czy to na rzecz swojego pracodawcy, partnera, przyjaciela, agenta, kraju, rodzica, dziadka, czy czegokolwiek innego. Nie ma znaczenia, czy jest się magnatem prasowym, czy mechanikiem samochodowym. Taka sytuacja robi każdemu z mózgu papkę i potencjalnie prowadzi do tragicznych konsekwencji. Autorka bardzo fajnie pokazuje to, o czym powiedziałem przed chwilą. Jednocześnie jednak ukazuje alternatywę. W końcu Maggie pomimo swojej sławy zachowuje zdrową głowę i w miarę szczęśliwe życie. Siłą tytułu jest relacja głównych bohaterek z różnych i jednocześnie takich samych światów. To, jak Black podeszła do tematu ciemnej strony sławy oraz jak skończyła całą historię, jest naprawdę fajne. Pomimo, że ostatni rozdział jest przewidywalny aż do bólu, to nadal zakończyłem lekturę z uśmiechem na paszczy. Ale spokojnie, ja po prostu już dużo takich historii przeczytałem i dostrzegam pewne tendencje oraz schematy. Zapewne wiele osób będzie miało podobnie, jednak gwarantuję, że dla sporej części z was opowieść będzie zaskakująca od początku do końca. Moja ocena: 4 gwiazdki na 5 możliwych. Książka jest krótka, bardzo skondensowana i fajnie napisana. Pomimo ilości stron, Ronika Black zawarła w niej dobrą, sensowną i co najważniejsze skończoną historię walki o szczęście. W moim odczuciu tytuł pokazuje, że każda sytuacja ma swoje rozwiązanie. Czasami tylko potrzebna jest osoba, która zaprezentuje nam, że można, że da się i że nie jesteśmy straceni. Ogólnie bardzo lubię takie krótkie książki, bo mogę je spokojnie polecić każdemu. Bez względu na jego gust literacki, każdy może poświęcić godzinę czy półtorej na przeczytanie. Jeżeli mu się nie spodoba, to trudno, zmarnował jedynie kilkadziesiąt minut. Jeżeli jednak sytuacja będzie odwrotna, to może właśnie ten czas, którego zapewne nie poświęciłby na jakąś monumentalną, wielotomową kobyłę, pozwoli odkryć coś nowego. Jak już wielokrotnie pisałem i mówiłem, najlepsze odkrycia są dziełem przypadku, więc gorąco zachęcam was do sprawdzenia, czy akurat ta przypadkowa i nieplanowana lektura Snow Angel będzie dla was początkiem czegoś nowego i ekscytującego. Jeżeli interesuje was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się. Wiem, że tego chcecie.